Nigdy się na tym specjalnie nie zastanawiałem, ale powiedzmy, że zielony. Dlaczego? No, zielony taki kolor wiosenno-nadziejowy, taki, no można pomarzyć troszeczkę. Nawet w tym wieku, który ja mam, też jeszcze może trochę pomarzyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czerwony, bo jest miłość, bo jest znakiem miłości. Miłość ma dla mnie kolor czerwony, ponieważ taka jest konwencja przyjęta w naszej kulturze. Miłość mogę wyobrazić sobie jako jakiś kolor, ale miłość raczej sobie wyobrażam w formie obrazów, kształtów, a niekoniecznie ważny jest tam dla mnie kolor. Czerwony? Dlaczego? No tak się kojarzy wszystkim po prostu. Serduszko rysujemy na czerwono i pierwsze skojarzenie. Jakby się zastanowić, może człowiek poszedł do wniosku, że inny. Nie ma, przede wszystkim nie ma jednego koloru, tylko przeróżne, bo miłość to nie jest coś, co można w jeden sposób określić, tylko w zależności od tego, jak, w jakiej fazie jesteśmy, czy to jest miłość do konkretnej osoby, czy to jest miłość do jakiejś kobiety, w przypadku na przykład do mojej żony, czy to jest miłość do ojca, matki, to przybiera różne barwy. Właściwie wszystkie barwy tęczy. Bo jeżeli mówimy o tym, że relacja z moim ojcem to jest spotykanie się i oglądanie meczów, no to powiedzmy, że to jest kolor zielony. Jeżeli mówimy o tym, że... jeżeli mówimy o relacji z moją mamą, no nie wiem właściwie, co mi się kojarzy, może zupa pomidorowa, tak? Bo to jest coś w tym stylu. Natomiast, no może rzeczywiście, chociaż nie lubię takich trochę tandetnych porównań, ale miłość do żony, no to najbardziej chyba kolor czerwony, tak? Nie pamiętam, ale zawsze myślałam, że pójdę na Politechnikę i zostanę inżynierem, zresztą zostałam, ale tego żałuję i dlatego trafiłam przez przypadek do szkoły i bardzo się cieszę z tego. To jest trudne pytanie, ale to może się wydać śmieszne. Jako małe dziecko chciałem być robotnikiem torowym, takim, który na kolei pracuje. Ponieważ zawsze mnie podróże pociągiem akurat bardzo fascynowały. I nie wiem, czemu ci panowie w tych pomarańczowych kamizelkach mnie zawsze tak fascynowali. Kryminologiem. Kiedy byłem mały, chciałem być śmieciarzem, ponieważ bardzo podobały mi się samochody, które no, używane były przez śmieciarzy i marzyłem o tym i całe życie wydawało mi się, mógłbym właśnie mając taki samochód, pracować jako śmieciarz. Później chciałem być aktorem, lalkarzem, ponieważ mój tata w świętej pamięci prowadził mnie ciągle do lalkowych teatrów. O matko, co za pytanie jakieś straszne. Kim chciałem być jako dziecko? Jak byłem zupełnie mały, to chciałem zostać strażakiem. Ale później, jak się mi spodobały zwierzątka, to chciałem zostać dyrektorem ogrodu zoologicznego, a później to chciałem zostać inżynierem, no a na koniec zostałem nauczycielem historii WOS-u. Wyjazdy rodzinne i to wszystko, co z jakimś tam uprawianiem sportu, czy w ciepłym czasie żeglarstwo, czy w zimie narty, to były takie rzeczy, które zawsze najfajniej wspominam. Muszę wam powiedzieć, że mój mąż twierdzi, że wypieram wspomnienia z dzieciństwa, nie pamiętam zupełnie nic. Nawet nie pamiętam z dzieciństwa moich dzieci, one mi opowiadają, no ale co tak najlepiej, chyba wakacje jednak. Z dzieciństwa najlepiej wspominam zabawy z kolegami na podwórku i grę w piłkę. Mojego psa. Nie no, z dzieciństwa to mam strasznie dużo wspomnień. Właśnie trudno powiedzieć, co ja tak szczęśliwie bym wspominał. Musiałem się chyba trochę zastanowić. Bo ja... Nie no, przypominam to bardzo dawno temu oczywiście, bo przecież mam już swoje lata, że kiedyś przyjechał do mnie wujek z moją siostrą, siostrą i tak dalej. Poszliśmy do takiego Lasku Bielańskiego, bo tam mieszkaliśmy blisko lasku i zaczęliśmy sobie zjeżdżać na butach z górki. I z coraz wyższych górek zaczęliśmy zjeżdżać, a w końcu rzeczywiście wujek na tej górce się po prostu się przewrócił zwyczajnie, zgubił kapelusz, a co ciekawe, zjeżdżając, wstał na nogi i dalej zjechał. To w ogóle mnie strasznie zadziwiło. To rzeczywiście było takie wspomnienie strasznie wesołe. Ja to później próbowałem zrobić, tak jak nikt nie widział, mi się nigdy nie udało wstać spadając z górki, absolutnie. To rzeczywiście rozłożyłem się jeszcze gorzej.
spotkanie mojej miłości. Przełomowym momentem w moim życiu myślę, że... A to jest trudne pytanie. Tak na gorąco. A nie wiem, czy tak da się to wskazać. Znaczy, bo generalnie mam wrażenie, że w każdym momencie jakiś przełom następuje. Taki największy przełom, taki, z którego jest pan najbardziej dumny, że pan tego osiągnął? Nigdy nie było to na zasadzie jakiegoś tam przełomu, ale w pewnym momencie poznałem człowieka, który mnie potem zaczął wprowadzać w pracę w studiu dźwiękowym. I to było chyba, to nie było na zasadzie jednego jakiegoś momentu, ale rzeczywiście to przez parę lat się odbywało i współpracowałem. Rzeczywiście to był taki fakt, który można uznać za przełomowy. Boże, super. Nie no, nie, to jest wywiad na 5 minut, tak się nie da chyba opowiedzieć w ciągu 5 minut. No to tak... Wiesz, naprawdę jest mi strasznie trudno odpowiedzieć krótko na to pytanie. No musiałbym tutaj zacząć się rozpyszczać strasznie. No dobrze, ale powiedzmy, no, że ponieważ studiowałem na Politechnice, o czym poważna część uczniów wie, stamtąd mnie usunięto, no, to zdanie na historię właśnie było tym przełomowym momentem. O, tak to ujmę w skrócie, dużym. Bardzo. Koniec Polski Rzeczpospolitej Ludowej. Pół życia jeszcze przeżyłem w dawnym ustroju. Jakoś sobie wyobrażałem, że to już tak będzie długo, długo, długo. Ten system tak będzie gnił, gnił, gnił. To był dla mnie moment wielkiego entuzjazmu. Więc przełomowy moment w moim życiu to jest i przełomowy moment w ogóle dla państwa, dla narodu. Z punktu widzenia zawodowego, jak trafiłam przez zupełny przypadek do szkoły, moja przyjaciółka poprosiła mnie, żebym przez miesiąc zastąpiła nieobecną nauczycielkę. Broniłam się rękami i nogami, ale w końcu zgodziłam się i po tym miesiącu zrezygnowałam ze swojej pracy w Polskiej Akademii Nauk i zostałam już w szkole po dziś dzień. To było zawodowo przełomowe, a w sensie osobistym to był wtedy, jak urodziła się moja pierwsza córka. Słodką bułką, żeby przyjemność sprawiać innym. Ja? Jedzeniem? Ciastkiem. I, trudnostrawnym. Jeśli miałbym być jedzeniem, no nie wiem, czymś, co się chyba... co szybko ginie, żeby zostać szybko rozgryzionym i się krócej męczyć. No, trawienie w żołądku chyba byłoby czymś straszliwym. Nie wiem, co trzeba szybko rozgryźć. No nie wiem, chyba jakimś mięsem, tego się nie łyka. Po prostu trzeba dobrze rozgryźć, w ten sposób mniej bym się męczył chyba. Spaghetti. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Tak czuję, lubię spaghetti. Pogodna, szalona, uśmiechnięta. Młody, zdolny, a to jest trudne. To nie jest, ale... to nie jest takie proste odpowiedzieć na takie pytania, a w trzech słowach. Bo mogę powiedzieć jako określenie trzecie z mnóstwem pomysłów, ale to nie jest jedno słowo, które opisuję. Nieśmiała, lubiąca ludzi i jeszcze jakieś trzecie. I zaangażowana w to, co robi. Punktualny, pracowity, normalny. Przystojny, inteligentny i jeszcze całkiem do rzeczy. Podczas prowadzenia lekcji najbardziej się obawiam tego, że coś mówię do uczniów, a oni nie patrzą, nie są tym w ogóle zainteresowani, tylko sufit, okno, podłoga, biurko i robią zupełnie inne rzeczy niż to, co ja bym chciał, żeby robili. Że będziecie niegrzeczni w sensie zachowania, a nie w sensie wiedzy. Wiedzę zawsze mogę wam przekazać, najtrudniej jest wtedy, jak trudno się z wami dogadać. No znowu bardzo trudne pytanie. Znaczy, żadna lekcja nigdy nie jest taka sama, nawet z wami, jak wiecie doskonale.
Mogę się rozwiązać rozmaitych rzeczy. A to, że ktoś się rozedrze, ktoś się przewróci, ktoś pójdzie po kredę i się wywali, złamie nogę, ktoś będzie chciał wyskoczyć przez okno, albo wszyscy będą siedzieli tak i nikt nie będzie chciał nic powiedzieć, albo jeszcze coś, a może właśnie wyjdzie wspaniale. Znaczy generalnie, jak nauczyciel zamyka ze sobą drzwi od korytarza, to idzie otoczony taką lekką mgiełką strachu, co to będzie, ale z reguły na razie jest dobrze, za czym będzie później, bo ja oczywiście nie wiem, co będzie później, nie mam pojęcia. Śmierci ucznia. Książkę Fredericka Forsytha. Dlatego, że lubię tego pisarza i niech to będzie Dzień Szakala, to jest pierwsza książka, którą ten pisarz napisał i pierwsza książka, którą ja jego czytałem i bardzo mi się podobała. Zabrałbym płytę z muzyką mojego przyjaciela z zespołu reggae, bo muzyka jest dla mnie bardzo ważna. Coś słodkiego, ale nie wiem co. Paczka jakichś dobrych ciastek, z czekoladą koniecznie. No teraz to komputer, który mógłbym się połączyć z internetem, jeżeli to jest możliwe w takiej sytuacji, no ale musiałbym mieć jakiś zasilacz oczywiście, nie, no mówiąc poważnie, no coś, co zależy, co by na tej wyspie było, no coś, co by mi umożliwiało przeżycie, jakieś narzędzia, nóż wielofunkcyjny. Trzy rzeczy, które tam będzie można radio odbierać, czy nie bardzo? Nie wiadomo, tak? No wziąłbym sobie jakąś, że można. No to radio bym wziął na pewno, to nie ulega wątpliwości. Wziąłbym ze sobą jakąś ciekawą książkę, którą mógłbym bez przerwy czytać od początku. Niech to będzie paragraf 22 Josepha Hellera. I co mógłbym wziąć jeszcze? Ja wiem. I mnóstwo jedzenia i picia, żeby nie umarł tak szybko. Z głodu tę książkę zdążył przeczytać jeszcze 15 razy, zanim umrę. To tyle. Trzy? Mojego ukochanego, książkę. A jaką? A! jeżeli mogę, a mogę kilka, czy tylko jedną? Jedną? No to bez mojej zgody Jodie Picoult. I jeszcze, czemu? Czemu? Bo jest moją ukochaną książką z dużą, dużą refleksją dla mnie. I jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna? No to na pewno jakieś zwierzę. Książka? Jaką książkę? Książka beletrystyczna. A jaka? Trudno powiedzieć. Wiele książek lubię czytać, ale taka książka do czytania po prostu. Zapałki? Coś jeszcze? Jakąś muzykę. A jaką? Czyli ja lubię muzykę klasyczną i taką muzykę przerabianą. Z klasycznej na bardziej nowoczesną. Na przykład jest taki skrzypek Edwin Marton się nazywa i gra z muzyką klasyczną w sposób nowoczesny. Bardzo lubię tego słuchać. Grą z szachów? Zakładacie, że umiem grać w szachy. Tak, ale umiem, więc wiem, do czego służą. Taką zwyczajną chyba, ale też mam nadzieję, że jeszcze nie taką najbardziej pospolitą. Taką zwyczajną figurą jest goniec, czyli Laufer. Prawda? Nie jest to figura zbyt skomplikowana też, ani nie najsłabsza, ani nie najsilniejsza. Czuję się szachowym konikiem. Czemu? Dlatego, że może frywolnie sobie skakać, przeskakiwać figury. Nie ma dla niego barier. Pionkiem. Damą. A dlaczego? Jest kobietą. No niech będzie król. No bo król to jest po prostu król i koniec. No nie trzeba go ruszać.